Siema, dzisiaj trochę inny film z uwagi na to, że stałem się posiadaczem nowego modulara. Jest to paryska restauracja, zestaw, który chciałem kupić jeszcze przed bistrem, ale no tak akurat wyszło, że nie udało się, zamiast tego było bistro, ale wróciłem do tego pomysłu, bo moim zdaniem jest to jeden z najfajniejszych, najładniejszych zestawów LEGO ever. Czym są modulary? Raz tłumaczę. To jest taka seria dużych, całkiem realistycznych budynków miejskich. Czyli nawet nie wiem, czy można to nazwać serią, bo tak naprawdę jest to kreator ekspert. Natomiast to, co łączy te budynki, oprócz tych cech, które już wymieniłem, to jest to, że one tak naprawdę są stworzone do tego, żeby je połączyć ze sobą. Tutaj widzicie takie małe dynksy. One właśnie do tego służą. I tak jak gdzieś tam w którymś z odcinków wspominałem, mnie właśnie najbardziej interesują te zestawy. Oczywiście do tej pory tylko dwa, bo są one cholernie drogie po prostu. Niemniej jednak, jeżeli moje możliwości finansowe na to pozwolą, to będę się starał chociaż co parę miesięcy taki zestaw kupować. Oczywiście nasuwa się teraz pytanie, gdzie jest na to miejsce. W dalszym ciągu nie planuję na razie dostawiać kolejnego stołu, powiększać miasto, więc trzeba będzie tu jakoś to uporządkować. Na pewno chciałbym, żeby dwa moje modulary stały obok siebie. Chciałbym je po prostu połączyć, tak jak to domyślnie powinno być zrobione. Jestem też zadowolony z tego miejsca, w którym jest aktualnie bistro, więc nie zamierzam go przenosić. A patrząc na boki tego budynku, zdecydowanie mniej ciekawym jest bok prawy. Także trzeba będzie stąd wywalić szpital. Ja oczywiście szpital chcę mieć w swoim mieście, bo jest to jeden z moich ulubionych budynków, ale będę musiał zmienić on swoją lokalizację. Nie wiem jeszcze, gdzie go postawię. Na pewno będzie to oznaczać dużo więcej przeróbek. No ale tym będziemy się martwić później. Na ten moment najważniejsze jest, żeby po prostu tą restaurację złożyć. W tym odcinku zrobimy sobie jeszcze szybki unboxing zestawu. Strasznie zastanawia mnie, na jakiej płytce to stoi. Widzę, że ona jest ona szara, więc na pewno nie będzie to tak jak w przypadku bistra, ale szare płytki to właściwie tylko te z ulicami. Zastanawiam się, czy tu faktycznie jest cała szara płytka, taka, której normalnie kupić się nie da, czy po prostu chamsko posadzili to na ulicy. Nie spodziewam się, żeby paczki z klockami były jakoś inaczej ponumerowane niż w przypadku bistra. Chociaż nie pamiętam już, jak to tam wyglądało. W każdym razie było dużo paczek z tymi samymi numerami. Co, jak ktoś nie wiedział, strasznie utrudnia budowę. Dobra, jest trójka. A więc jednak jest to unikatowa, szara, cała szara płytka, która jest nie do kupienia. A szkoda, bo gdyby się dało takie coś kupić, to myślę, że bym sobie coś takiego do miasta sprawił. No dobra, trzeba to wybudować teraz. Ja nie będę nagrywał samego budowania. Jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach i na następny raz zrobię taki film. Ale teraz będę sobie to układał spokojnie, swoim tempem. To jest znowu cały dzień roboty tak naprawdę, więc ja sobie to rozbiję na kilka sesji i nagram podobny materiał jak ostatnim razem, czyli będę pokazywał etapami, jak to wszystko powstaje, pokażę parter, potem piętro i tak dalej. To by było na tyle, dajcie znać,
czy podoba Wam się ten zestaw, jakie inne zestawy tego typu chcielibyście zobaczyć, czy chcecie zobaczyć ten film z budowania w przyszłości. Dajcie suba, jeżeli jeszcze nie daliście. Będę też wdzięczny za reklamowanie kanału i tak dalej, żeby to jakoś się rozwijało. Dobiliśmy już do setki subów. Myślę, że możemy nastukać jeszcze wiele, wiele więcej. Dzięki, cześć.